Prowadzę, jesteśmy. Gwiazda tutaj przyszła, bo przecież parcie na szkło musi być. Witajcie w gotowaniu. Słuchajcie, ja sobie jeszcze spróbuję znaleźć na Instagramie Was, żebym widziała, co do mnie mówicie, bo z tej odległości to szans nie mam. Słuchajcie, dzisiaj, jak tu to się wchodzi? Tu mam relację. Góry masz. Gdzie? Czekaj, odśwież, bo ci się nie tego. Odśwież i będzie na żywo. Nie mam. Witam. Masz włączony to internet? Mam. Masz. Ustawimy technicznie i będziemy się brać za gotowanie. Słuchajcie, dzisiaj będzie kapusta. Młoda. Ja mam dwie głowy, tam mam trzecią. Już bardzo będziemy gotować. Na razie Was nie widzę. Oczywiście z intencją na jak najlepsze zdrowie, dobrobyty i wszelkiego rodzaju sprawy. Trochę tak jest, nie mam tego. Bo ja Instagram. Mam. No to ja Ci zabiorę telefon. Nie. Tak. Ja Ci przyniosę mój drugi telefon. Dobra, no to będzie słuchajcie. Na razie Was nie widzę, chciałam powiedzieć. Bo jeszcze nikogo nie ma. Pięć osób jest. Pięć osób jest. Jak macie coś do gotowania, to siadajcie, obojętnie co tam. Ale na szkole pisałaś, nie? Tak, w czerwcu jeszcze, słuchajcie, zrobimy deser. W przyszłym tygodniu, ale to już zrobimy wspólnie, deser z truskawkami. Jeszcze się zastanawiam się między babeczkami, a takim deserem, ale pomyślałam, że jak dzisiaj będę gotowała, tak czy siak, to zrobimy sobie młodą kapustę razem. Bo razem jest fajnie, jakby się Wam nudziło, to zapraszam serdecznie do gotowania. Młodą kapustę mam, co prawda, panna młoda już nie młoda, ona może nie jest jeszcze, ale piękna zieloność, ona może nie jest jeszcze taka bardzo mocno... bardzo młódka, ale nie jest źle, więc mamy kapuchę. Do tej kapuchy naprawdę oprócz przypraw, to tak naprawdę ja sobie wyciągnęłam jeszcze mięsko. Nie mamy mięska, wzięliśmy. Nie mamy mięska, wzięliśmy kiełbaskę i trzy cebulki. Także tak to będzie wyglądało. Także możemy zacząć kroić jeszcze, poczekajcie. O, są dziewczyny. O, będę Was teraz widziała, co do mnie piszecie. Bo chyba zwiększyłam. Chyba zwiększyłaś. Technika. Łot technika. Słuchajcie. Teraz już będę wiedziała, co pisze ta. O, także jest telefon. Zacznę od pokrojenia kiełbasy, bo słuchajcie, trzeba przesmażyć kiełbachę. Ja ją też wyciągnęłam z... bardziej do Was. Z zamrażarnika troszeczkę zdążyłam rozmrozić, zanim żem się umalowałam. Także po prostu od takie kawałki, wiecie, do smaku będziemy robić. Ja to sobie ją odrzucę. Dorota obiecała, że będzie smażyć, więc robimy. Kto mam tam? Użytkownik. Dołączacie. Jakbyście mieli jakieś pytania magiczne czy coś, pamiętajcie, że to jest... Mała prośba pani kucharki. Poproszę najpierw cebulkę. Niech ci będzie. Zaraz cebula to jest dramat dla mnie, więc jakbym wyszła i płakała. No może ja ją pokroję, co? Wiesz co, dam ci. No. Dam ci, bo dla mnie to jest dramatyczne bo doświadczenie. Tak ci wylaszczyła, a cebulę nie ma kto pokroić. Wymalowałam. No, tutaj słuchajcie. Kawkę sobie zrobimy, mam nadzieję. Sobie trochę posiedzimy, pogadamy. Jakbyście mieli jakieś pytania czy coś, pamiętajcie, że każda nasza czynność, żeby była magiczna, powinna być intencyjna. Więc teraz na intencję, jak zwykle, zdrowia, dobrobytu, po prostu będziemy działać. Naprawdę nic skomplikowanego, taka kapusta robi się moment. Nie wiem, czy lubicie, ja na przykład uwielbiam. Karoj i Resta, witajcie dziewczyny. Cześć wszystkim. Ziołowelowe. Tłowita. Tłowita. A i takim mykiem kapustowym mykiem kapustowym jest jedna ważna rzecz. Koperek, słuchajcie. Koperek. Także ja Wam powiem, że wszystko wszystkim, ale koperek w takiej kapuście dla mnie najważniejszy. Oczywiście wersja wege mogłaby być bez przysmażonki. Będziecie słyszeć trochę sąsiadów, ja się będę darła, oni będą słyszeć nas. Także tak, powiedzcie, co tam u Was w ogóle gotowanym jest. Może akurat jakieś też przepyszne rzeczy. Zobaczę, będzie przymykać te drzwi. Idę, słuchajcie, zniknę, zamknę, bo dzieciaki będą.
A po co? Dobra, będzie ciszej, słuchajcie. Wyszłam trochę na dwór i tak, już nic nie widzę. Słońce. Także. Antosia mówi, że idzie po kawkę intensywną, bo chwilę temu chciałam naleśniki. Bardzo słusznie. Kawka intensywna też dobrze. Ja Wam mówiłam, że czasem będziemy sobie siedzieć w niedzielę i jakieś gotowania uskuteczniać. Ja kompletnie nie jestem gotującym człowiekiem, ale jak pojawiają się nowaliki typu kalafior, kapusta, brokuły, nowaliki to by były świeże szczypioryki, tak. Ale no w każdym razie świeże warzywa, to ja po prostu nie mogę się oprzeć i mimo niepotrafienia to po prostu gotuję, bo uwielbiam. Ostatnio jak zrobiłyśmy botwinkę koło 22, to już o godzinie 12 jej nie było. Myśmy na dwa posiedzenia zjadłyśmy wieczorem, a potem w przecudny sposób żeśmy zjadły rano i po botwince, tak też było. Ale już nie zamęczałyśmy Was, że gotujemy. Także mam nadzieję. Dobrze, powiedzcie, co tam u Was było na gotowaniach, co się działo. Nie trzeba tutaj na szczęście niczego kroić drobno, słuchajcie, dlatego że to się pięknie wszystko rozgotuje. Jeszcze taka pusta, ona taka słodka, taka przepyszna, ta świeża, że naprawdę warto ją sobie kiedyś zrobić. No i zobaczcie, kiełbasa pokrojona. Ja nie wiem jakie Wy macie doświadczenia, ale u mnie chyba się na mięsie takiej kapusty nie robiło, nie wiem jak u Was. Nie, na boczku. Tam. Na boczku. Na boczku bądź na, jak to było kiedyś, na szynce, która została do. No, jak tam coś zostanie, to też fajnie, właśnie, są takie. Która by miała za dwa dni wyjść. Tadam! Bardzo ładnie. To wygląda, już do dosmażenia jest. Ja zazwyczaj do mieszania używam, słuchajcie, drewnianych łyżek. Mam sentyment, uwielbiam. Jeszcze nie w tej kuchni, ale w tamtej mam zostawioną taką runiczną, więc będę musiała też przetargać, bo tam się raczej w gabinecie gotować nie będzie, więc kapustujemy drewnianymi łyżkami i biorę się za pokrojenie kapuchy, tylko muszę ją gdzieś włożyć, te pokrojone rzeczy. Ja już sobie obrałam z tych takich grubych liści, słuchajcie. I powiem tak, generalnie niektórzy wycinają głąb. Ja wycinam. Ale ja ostatnio zrobiłam ze zgłębem i też nie było źle. Natomiast ty jesteś twardszy. Także myślę, że tutaj sobie. Tu będę miała woreczek właściwie na śmieci. Dobrze, woreczek na biośmieci. Że tutaj sobie wytniemy głąb, chociaż trochę, bo ta świeża kapusta ma to do siebie, że ten każdy kawałek potrafi się rozgotować, powiem Wam, w taki fajny sposób. No a tą najtwardszą tutaj, o, taki kawałek wytnę, tyle, biośmieci. Woreczek też kupiłyśmy biodegradowalny. Tak, także. Pomału dostajemy świeras na wszystkie. To znaczy, wiecie co, no, mi się wydaje, że jeżeli możemy jakoś pomóc środowisku drobnymi sprawami, to można to zrobić, było, nie było. Także słuchajcie, w tenże sposób. No i cięcie kapusty też naprawdę nie wymaga umiejętności na szczęście, bo gdyby coś wymagało tutaj umiejętności, ja naprawdę nie wiem, jak się robi debolaje albo inne ważne rzeczy. No to po prostu, ale stanę, bo będzie wygodniej siłowo kroić. Także tak naprawdę, jak tam się da. Jaka piękna hiszpaneczka. Arriva, arriva! No słuchajcie, musi być chiquita. Tak, kapusta potem się rozwala, ma to do siebie, także naprawdę kapusta jest super do krojenia. Ja mam problemy z cebulą. Z
cebulą to mam bardzo dużo. Ja sobie opłukałam, także... Tak, nie powinno tam, przecież nie będziemy każdego liścia płukać, sorry. Nie, ja mówię o cebuli mocno płukałam, żeby ja nie ryczała znowu. A. Czyli taki sposób na cebulę. Jak się mówi taki mocno opłukać i dajemy. A to jest ja tutaj... jeszcze ta opcja czosnkowa. Tak. Ja tutaj sobie podłożyłam, tak dostałam od Was takie ala ludowe te, żeby to fajnie wyglądało. No myślę, że będzie fajnie wyglądać. Robimy manewry kapuściane. Kto tu był w tej szafce? To był ostatni porządek. Już nie ma porządku w szafce z garnkami. Ja tam byłam. Kolejny. Ja tam byłam. Dobra. Dajemy. Zacznę, udaję, że nie widziałam. Hrabina robi biceps. A co? Będzie przeszkadzała miska? Nie. Nie, nie widać miski. W razie czego. Tak, mi się zapełni, tak. A wiecie, że warzywa siadają potem, nie? One najpierw są... W ogóle, garnka Wam nie pokazałam. Garnek mamy piękny. Guzik go widać, chciałam powiedzieć. No, ale garnek też jest z Action. Musisz tutaj... Reklama. Garnek też jest z Action, ale bardzo, bardzo fajny, także... Taki na modłę starego żeliwnego. Tak. Bardzo się z nim dobrze smaży i potem pruży i potem wszystko na raz, słuchajcie, się dzieje. Robiłaś info na szkole? Robiłam info na szkole, ale nie wpuściłam linka. Możesz, no bo to mogę tam wpuścić linka. Przy okazji. Jakbyście mieli jakieś magiczne pytania, to jestem. Jakbyście mieli kuchenne, to mnie nie ma. Ja to tylko sprzątam. Chociaż ja Wam powiem, że jak się właśnie te warzywa zaczynają czy coś, to ja po prostu szaleństwo kuchenne. A potem jeszcze mam szaleństwo wrześniowo-październikowe, jak są te wszystkie już papryki też, te lecza. O, kochani, po prostu. O, i tutaj tym sposobem również kawałek głąba mi został. No i bardzo, bardzo dobrze. Będzie bez głąba. Potem tylko kwestia doprawienia. Trochę na słodko, trochę na ostro. I bardzo ładnie. Także Tośka ma kawę, a Wy co macie? Za tydzień to będziemy robić, słuchajcie, ten deser z truskawkami. I to tak myślę, że wedle uznania, z tego względu, że deserów truskawkowych jak mrówków, ale żeby był truskawkowy. Dlaczego? Bo w czerwcu mamy pełnię truskawkowego księżyca. Warto było to ucelebrować. 11 truskawek będzie na spełnienie naszego marzenia, a reszta pójdzie na deser. Takie magiczne działania, słuchajcie. Pamiętajcie, że magia to nie tylko siedzenie przed ołtarzami, wzywanie żywiołów i co? Nie wiem, medytacje wiejskiego listonosza, ale magia w dużej mierze opiera się na działaniach. Tak jak wczoraj robiliśmy talizman. Jak ktoś chciał, to można zajrzeć do mnie na kanał YouTube'a. Tam jest talizman na drogę, na podróże zrobiony, więc myślę, że warto. Zobaczcie, ja mam takie grube kawały na przykład, tylko że to jest tak, że te grube kawały, one potem się zrobią takie malutkie, one się tak rozkruszą. Naprawdę nie jest to problem. Ja wiem, że są osoby w kuchni, które to normalnie z takim pietyzmem, że tam same kwadraciki będą. Same kwadraciki. Kropka jest z bananem, truskawkami i białą czekoladą, mówi Antosia. No. To się dzieje. Koktajle. Trzeba będzie coś powymyślać, słuchajcie, na to zimne. Na to ciepłe, bo teraz już się ciepło nam zaczyna robić, co jest bardzo fajne. Ale przydałyby się jakieś mrożone. No i przepis na ten deser mam, to już mówiłam, nie? Tak, na deser, tak. Oreo. Ale myślałaś jeszcze o babeczkach, nie? A i babeczki może nie zaczęła się machnąć. A tak już było. Na zimno też fajnie by było, jakby było. Zobaczcie, a obiad potem... Czy z takiej jednej kapusty jak dla nas, to byśmy miały na dwie posiadówki, nie? Tak. Ja ale wiesz, jak jeszcze byś na przykład tylko wzięła taką, tak powiem, porcję do obiadu, to też by było na więcej. A tak, nie, ale ja to robię sama. Ja to tak, ja to jak już mam kapustę. Bo ogólnie to jest taki jakby dodatek, nie? Mhm.
Ale ja to jak już mam kapuchę, to słuchajcie, z tym flikiem po prostu danie jednogarunkowe, to podchodzę, zagrzewam, wcinam, a są przeważnie przepyszne, także naprawdę. I to jest fajne, że ona jest mięciutka, ta świeża, nie trzeba się tutaj naprawdę głowić, gdzie ją, jak ją poszatkować. To wszystko się steguje, steguje się, będzie stegowane. To jest naprawdę bardzo szybkie, chociaż ja wiem, że na przykład ludzie mają tak, że fasolkę jedzą do obiadu, a ja natomiast jak gotuję fasolkę, to zżeram na obiad zwyczajnie. Tak samo kolację jemy. Tutaj jeszcze Beata mówi, tiramisu truskawkowe w pucharkach z pokruszoną wezą. Też może być. No to wymyślicie sobie. Za tydzień będziemy gotowali, słuchajcie. I myślę, że jak idziemy na spełnienie marzenia, jako ta pełnia truskawkowa, to będzie fajnie. Także każdy sobie wymyśli swój deser truskawkowy, a my wam przedstawimy swój deser truskawkowy. Każdy będzie zadowolony. Dzisiaj spontanicznie. I tak będę gotować, to już się umaluję i włączę. Niech będzie. Że koty? Nie, że dzieci, bo ja się ugotuję, to ciepło. No jest ciepło, choć takie słonie już na górze. Obydwa są na koty na ten. Na kanapie. Tak jest, kociarze dwa. Marudery. O, mrówka przyszła, widzę. Ela Majewski, witajcie. No tu już widzicie w trakcie robienia. No i właśnie sobie pomyślałam, dobra, Wiśniewska, i tak będziesz robić tą kapustę, bo po prostu masz tyle warzyw nakupione, że... Tak, a kabana wtedy już wołały, żeby wyjść. No nie, bo to były zamrażarce, to tam jeszcze mogły to być, ale... jedyne co myślałam, to żeby kupić super koperek do tej kapusty, ponieważ super koperek... Właśnie cały ten smak to jest ten koperek z tą kapustą dla mnie. To takie jest fajne, naprawdę, że wow. Patrzę, kto jeszcze dołącza. Witajcie. Tutaj nie przepis, tutaj magia kuchenna się zadziewa. Jestem wróżką, jakby ktoś nie zauważył. Nie tylko karty na stole, nie tylko stół jako ołtarz i świętość. Wszystkie magiczne rzeczy na stole działamy. Ostatecznie to, co ugotujemy, wpuszczamy w siebie, więc jest najbardziej magiczne. Także nie przejmujcie się, że zwariowałam. Karty też są, ale od czasu do czasu gotowanko również. Dzisiejszy spontan. Kto robi ostatnio śniadania? Pedantula. Śniadania. Ona książkę wydała o śniadaniach i sobie śniadania na żywo robi z widzami. W niedzielę? Mhm. A to nawet nie wiedziałam. No słuchajcie, także można. Ostatnio robiła racuty. No tam rzucasz kapuchę? Tak, już rzucę kapuchę. Akurat pokrojona, więc biorę się zaraz za koperek. Dobra, czekajcie. Pierwszą część rzuciłam, żeby to się wszystko pomieściło. Tak. Ja mam koperek tutaj, ostał w wodzie, ale już widzę, wypił był. Idę go jeszcze przytłukać, więc znikam na chwilę, zaraz wracam. Są oni go dali tak z korzeniami. Korzeni. Nie obecne. Moja mama mnie zawsze pół życia uczyła, jak sprawić koperek. Tak wiesz, jak kuchasz z nożem. Jak kuchasz z nożem, to nie wyjdzie. A później moja kuzynka mnie uczyła kucharka. Umówmy się, że ja nie kuchasz. Odkroję korzenie. Ja wiem, ale też nie lubię. Dobio. I można będzie, i duża ilość koperku, nie wiem na co, ale wiem, że wtedy nie wydyma. Stare. Wtedy możemy po tej kapuście siedzieć na balkonie. Nie będziemy wydymane. Jakkolwiek to można. Nóżki też? Ale i tak. Ja bym odtąd kryła, tego nie chcę. Tego nie chcę. Ona tego nie chce. Dobra, idziemy wyżej. Co zrobić? Jak są dwie osoby w kuchni, to trzeba się trochę dostosować. To się nazywa kompromis.
jakby ktoś... Boże, jakby było gdzie kucharek przejść, tam nie ma co jeść, ale to się nazywa... Za dobrze wyglądamy, to się żebyśmy nie było. To się nazywa kompromis, jakby ktoś nie wierzył, potrafił. Zdarza się. Zdarza się. No, zdarza się. Ten ręczniczek na stole wygląda jak kredki hrabiny. No, a ten ręczniczek jest od was. Jest taki Meksiko. Jest bardzo długi i niekoniecznie mam go gdzie położyć. Ale właśnie tutaj bardzo, to nawet nie jest ręczniczek, taki bieżnik. Bardzo mi się nada, kolorystyki nadaje, a ja lubię kolorystykę. Tutaj Beata mówi, koperek posiadł do skrzynki na balkonie, będzie swój magiczny. Ja panu rolniku magicznie zapłacę, też je dam zarobić. U mnie, wiecie, ja umieram różne roślinki. Wszyscy mówią, to już rośnie samo. Ja umieram roślinki, więc nie ma co się tam denerwować. Ludzie se sieją. Ja pomidory w tamtym roku próbowałam zahodować. Od ziarenka, przez Dorotę. Dorota mówi, będą pomidory, słuchajcie. Dobrze. Jak była Dorota w domu, to se tam podlewała, cudaczyła. Dorota wyjechała, ja podlewałam, cudaczyłam. I zdarzyło się, że wyjechałyśmy obie. Więc moja mama przejęła naszego dzieciaka. Ja zawiozłam te flance pomidorów do mojej mamy. I ona je tak, na balkon, na ciepło. Jak zima, to zimniej w nocy ściągała. Podlewa. Tak, wyrosły trzy pomidory. Dziękuję. Ale jakie kupię. Słodkie były. Tak, były a słodkie. A teraz u pana ogrodnika, wiesz, już jakie były? Takie duże, takie małe i zielone też, pomidorki. A, z pomidorkami. No to takie jeszcze tak. A to może kiedyś. Bo witamy Annę Johansson. Witam. Także słuchajcie, koperek pokrojony, ja idę umyć łapkę. Kapusta partiami wrzucana. Tak, bo by się też, wiesz, nagle nie zmieściło. No, tak. Umyć łapki. Pamiętajcie, biodegradowalne mogą być, to jest zawsze troszkę ukłon w stronę środowiska. Ja z tymi papierowami to mam taki love-hate relationship, dlatego że tak, nie daję plastiku, ale niszczę drzewa, nie? No więc powiem szczerze, To jest takie właśnie. Więc nie wiadomo co lepsze. To tak samo jak taki mem widziałam ostatnio, że ktoś miał tą elektryczną hulajnogę, nie? Duży samochód, a tam od tej elektrycznej hulajnogi kable, taka wielka zadymiona elektrownia. Przy czym ja wam powiem, ja mam znajomych pracujących w elektrowni i umówmy się, to nie jest 20-30 lat temu, więc to też nie jest takie złe, no ale na prąd, eko na prąd, a tam elektrownia dymi, więc myślę, że wszystko ma dwie strony, że to nie jest takie hopem siupem. Dobra, słuchajcie, koperek, wszystko, no zobaczcie, cebulka 3 sekundy, kiełbaska 3 sekundy, kapusta 5 sekund, koperek 3 sekundy. I w zasadzie to jest podstawa tejże młodej, mojej ulubionej kapuchy. A wy mi napiszcie, jak wy gotujecie, to co wy dodajecie? Dorota się dziwi, miesza. Doroty nie widać, ja to sobie klapnę. To może mi powiecie, co wy dodajecie do młodej kapuchy jeszcze. Jak to u was wygląda? Muszę mieć was tutaj, bo tam... Czy my mamy zioła prowansalskie? Idziemy poszukać ziół, które wydamy. Ale tam chcę sieć, mów na razie, jeszcze chwilę. Zobaczymy, co ludzie dodają, a ja dodam na pewno bazylię z posuszonymi pomidorami, posuszone, bo ja uwielbiam posuszone pomidory do wszystkiego. Tak. Myślę, że walnę trochę czosnku, bo czosnek uwielbiam do wszystkiego, tudzież również, ale trochę, żeby nie zabić smaku. Czosnkowa cebula była. Czosnkowa cebula była. Patrzę, że nie widać, wiecie co, mieszania naszego. Idę ustawić statywa. Żeby troszkę było widać, już teraz nie będę kroiła. O, jest Dorota i mieszanie. Także ja idę znaleźć te zioła wansalskie. To ja nie wiem, czy my mamy, ale zaraz... Bo do bigosu też nic nie mamy, bo chodzi o to, żeby taka pusta, wiesz... Nie, żadne tam do bigosu. Żadne do bigosu. Czy dodajemy troszkę suszonych warzyw? Tak, to standard. Słuchajcie, obsesja. Wychodzi to u mnie w ciągu miesiąca, tygodnia. Mieszanka warzywna, suche warzywa. Ja uwielbiam w ogóle marchew, pietrucha, to wszystko też tak, trochę moczopędne, prozdrowotne. To jest po prostu suszone, no tu jest składniki. Marchew, pasternak, por, pietruszka, seler, kropka.
Tu nawet nie ma EG, SRE, coś. 6 zł. I to jest u mnie must have do wszystkiego, nawet do botwinki poszło, powiem. Ziół prowansalskich chciałaś, tak? Jakby było, ja Państwu pokażę. Wiem, że każdy wie, jak wygląda kapusta, proszę bardzo. Smacznego prawie. Słuchajcie, kolejna sprawa. Wy wiecie, że jestem takim frikiem układaniowym. I na przykład u mnie właśnie przyprawy, te już się nie zmieściły, ale są takie pudełeczka w Action i bardzo fajnie, bo można tutaj te wszystkie zioła, kiełki mamy, słuchajcie, trzeba kiełkowice wstawić znowu, bośmy trochę zapomniały o kiełkach. No, to zawsze wyciągamy. Tak, nie wiem, czy mam zioła prowansalskie, ale wiecie, jak coś nie ma, ziele angielskie mam, liść laurowy mam. Tam żurek nawet mam. No suszone pomidory hicior. Chyba z czosnkiem i bazylią są. Tak, jak myślisz? Tak. Razem weźmiemy, tak, nie? Mhm. Nie, to nie jest reklama, sama to kupiłam. Natomiast ja uwielbiam to takie rozsypywane. Właśnie pomidor z czosnkiem i bazylią. Słuchajcie, 4 zł. No tak może kosztują ze 2, nie? Tu jest 15 gram, tutaj 60 gram. Umówmy się, te rozsypywane przez te takie firmy niszowe, nie te. Ja po prostu co gdzieś do takiego... W ogóle takie te możesz cię na wszystkich jarmarkach dostać, no, bo tam stoją babeczki. Stoją. Jak jest taki mądry sklep to na ja właśnie bieram. Na wsi. Dam ci całość. Ja co tu dosypię, no. Dam ci całość. No to nie znaleźliśmy prowansalskich, nic, to Baśka. Ale suszone pomidory z czosnkiem i bazylią to już też robi cały smak. No i oczywiście sól, pieprz. Umówmy się. No co tam piszecie? Zioło walowe mówi, w kostkę kroję jeszcze marchewkę, pietruszkę, seler, czasem dodaję pomidory. My mamy to suszone, bo wiecie dlaczego? Dlatego, że u mnie często jest tak, że potrafię nie zużyć warzyw i potem wyrzucać. Nienawidzę wyrzucać jedzenia. Nie? Dlatego my te suszone używamy. Antosia mówi, oj, coś chciałam. Ej, idź. Boczek koperek. No, koperek mówicie. Na końcu też tak. Boczek, koperek, właśnie zioło walowe w kostkę, marchewka, pietruszka, seler, czasem dodaję pomidory, no właśnie. Czyli my tutaj mamy tylko, że suszone. Ja osobiście nie za bardzo, tak jak kocham pomidorówkę, tak lekko nie znoszę ciepłych pomidorów. Na przykład na pizzy czy gdzieś, słuchajcie, to tak. No, także słuchajcie, cenowo to jest to samo, pomidor z czosnkiem, niedźwiedzim i czarnuszką, tak? Też 4 zł za, tutaj akurat, nie, też 60 gram. Także opłaca się chodzić, czy po jakichś, no u nas w delikatesach są. Tak, bo nawet w tych, świecie, tych sklepach takich tych ziołowych ze zdrową żywnością też mają takie. Tak, po świecie jak jeżdżę, to też właśnie staram się kupować takie, one są po prostu cenowo bardziej opłacalne, pewnie tak samo suszone. Ale to może mniejsza firma zarobi, na słuchajcie. Na pewno gdzieś dorwiemy na naszym, bo planujemy wskoczyć na ten jarmark dominikański. O tak. Może na jarmarku dominikańskim faktycznie. Tam w ogóle z tym przyprawami. Troszeczkę zaszło słońce. Jak tutaj wiecie co, zagaduję was, bo Dorota miesza. Aha. Patrzę. Czyli tak nie mam życia. Ja też ostatnio już też pomidory kupujemy, bo już mają ten smak taki pomidorowy, już też nie jest jakaś drama i tragedia, także fajnie. No i zobaczcie, ile my tu siedzimy, pół godziny w sumie prawie kapusta gotowa, tyle, że się musi cześć, dogotować. Irinka. Tyle, że się musi dogotować. Cześć, ja tutaj tak, no. Od skoku. Do skoku. I taki mały garnek pomieścił taką wielką kapuchę. Koperek na końcu, co by najwięcej smaku było i tym razem mamy dużo tego koperku i świeży, bo ostatnio jak gotowałyśmy to miał już suszony i też dodał smaku, nie powiem, ale do kapusty koperek. No ja wyjadam, głąb oczywiście. Wyjadaj, wyjadaj. Wodę dolewam, widzę, Dorota. No, czasem tak trzeba. Troszkę tak. No. Kapusta to także kapucha będzie, zawsze się mówi, na 2 dni, nie u nas. To szans nie ma. Będziemy podjadać, podjadać. Jak? Nie, głąbno. Ale jeszcze twarde. Mhm. Czyli jeszcze trzeba tam magicznych słów. No. Ale już wygląda. Już wygląda. Gdybyście nie stali na statywie, to bym wam pokazała.
A może Dorota zrobi przebitkę? Już jest. Podejdź, garnkiem. Nie, bo mam status pod prąd. A z garnkiem. A z garnkiem. Temańkę. Sekunda. Temańkę, słuchajcie. Słuchajcie, żeby zrobić... O, już jest wyględna. Już po prostu kapucha pyrkoce. No i co, wcale tak dużo nie wyszło. A nas dwie kochani. Ja zobaczę, jak tam z tym sosem. Dziewczyny, tutaj. Ja jeszcze przed śniadaniem mi świnka cieknie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, bo jeszcze trochę dopraw i przypraw. Tak, tak, bo jeszcze nawet nie soliłam, wiesz? Mogę, że tam już jeszcze przed śniadaniem aż ślinka cieknie. A bo to tak zacnie, w zacnym gronie obiad ugotować. Wiecie co, dobrze, że jest Instagram, to tak włączasz, siadasz i gadasz, bo ja pamiętam, jak ja zaczynałam nagrywać na YouTubach, to nagrywałam na taką kamerkę, na kasetki. Trzeba było z kasetki kablem wrzucić. Po drodze 5 programów, filmy mogły być do 10 minut na YouTubie, dramat był. A teraz słuchajcie, wiesz, bierzesz telefon, bierzesz statyw i okazuje się, że masz, że sobie robisz film. Także super, bo można sobie właśnie w takich okolicznościach przyrody pod tytułem a to sobie ugotujemy razem, to sobie z wami posiedzieć, tylko byście mogli troszkę pogadać ze mną. Trochę byście mogli, bo tu kapusta już zaraz gotowa. Sól, pieprz podać? Jeszcze sekundę. Wezmę sól, pieprz. Mamy, słuchajcie, sól, która jest nie do przejedzenia, się śmieje. Moją mamy i mamy. Ej, o, matko. 420 gram soli. To było chyba z Lidla, tak, to jest deluxe. To jest z Lidla. Lidla czy Zakrzano? Jak jest deluxe, to z Lidla. To jest rosyjsko, po rosyjsku mi piszę. Deluxe, tak, z Lidla, Himalajan. I ta sól jest... Mamy z pół roku? Z pół roku, dobrze. A gotujemy i na kanapki. No, wszystko. Naprawdę. Także powiem wam, dobrze mieli i jak u Jezusa rozmnożenie po prostu. Mniam. Dobra, pieprz, sól, Dorota pieprzy i soli. Zobaczymy. A, że mam piękne rudości, no bo to jest, powiem wam, dosyć świeża sprawa znowu. Odświeżone, bo wiecie, jak się rudości spłukują. To jest sekunda, moment, po prostu jesteśmy spłukani. Ale ten, odświeżone, bo była chwila czasu, kiedy w czwartek chyba. Tak, pewnie, bo to wiecie, było wolne, to można było cokolwiek zrobić, bo tak, to dramat. Ale ten, rudość się bardzo mocno zmywa, wypławia. No ale co, jak się lubi rudość, to się i rudość ma. Także tak. No. A Małgorzata się pyta, czy ty też rudasek? Ja jestem, ale taki lekko spłowiały. Dzisiaj będzie wzmocnienie. Jak będę miała siłę, to dzisiaj no. Zrobię, nie to. Także dokładnie. Zobacz, jak się kot uspokoił. Już dzisiejsza noc, powiem wam, nie była taka zła. Była trochę tak. Tak, bo tak to drama po prostu była straszna. Irynka mówi, że przepiękna ta sukienka. Nie wiem, czy ty mam ci dziękować, czy ja, bo ja tylko siedzę. Masz ładną sukienkę. Ja mam fajną sukienkę. Ja mam sukienkę podomkę. Taką, no ja podomkę. Bo Dorota mówi, nie będę się ubierać. Prawda, podomka. No, bardzo dobrze. Miałam założyć fartuszek, ale Dorota mówi, nie, masz tak ładną sukienkę, nie kładź fartuszka. Jeszcze była kapustka. Nie, kapustkę to specjalnie, bo ja lubię w ogóle mieć dużo na włosach, więc sobie związałam włosy. I sobie kapustkę zrobiłam, bo jest flamenco i why not, i w ogóle Hiszpania i Torreador. Coś tam z Włochami, kapusta, Italiano. Koperek. Nieważne. Także tak to jest, tak to bywa. Gdyby nie królowa Bona, co byśmy jadły? No bób, fasole, nie wiem co tam mieliśmy. Kasze. Kasze, słowiańskie kasze byśmy jadły. Ale to jest zawsze ciekawe, nie? Zboża, podpłomyki, mieliśmy piece gliniane, ale powiem wam osobiście, bo też pewnie jeszcze może wasze mamy czy babcie miały takie kuchenki fajerkowe, nie? Ja z ogniem. To najlepsze były to jak ten i ten, nawet nie od chleba, tylko takie mąka z czymś. I babcia robiła takie podpłomyki. Takie na, na tej fajerce. No sekundę. Dobre jak nie wiem. Moja ciocia miała taki myk, że w ogóle smażyła ziemniaki na dźwiczkach od pieca.
Nie od tych głównych, tylko tam były takie z takimi, takimi dziurkami. Ona miała zawsze je tak wyszorowane. Jak już taki był żar, to musiał tylko do cioci z ziemniakami. No, pod płomyk i tak. A znowu najlepszy ten rodzaj, no bo pod płomyk, no zmieszasz zboże z wodą, tak, mąkę tam utrzesz, jest. To najlepsze jadłam w Tłumie, w Maroku. Słuchajcie, tam się to kupowało za jakieś grosze w ogóle. Nie mogłam się najeść chleba, bo oni tam to robili tak, że oni mieli takie wielkie gliniane piece w ziemi i oni to robili na tych ściankach, nie? Jakie to było dobre! Jakie to... Glina! Słuchajcie, gliniane garnki, to tak jak się kisi ogórki, no w glinianym garnku inaczej niż w jakimkolwiek szkle. Cokolwiek, no powiem wam, wow. Cześć tam dziewczyny, bo widzę, że dochodzą. No, Małgorzata mówi, jak babcia robiła makaron, to plaster ciasta na fajerce piekła mnie. No makaron to jeszcze ja nawet z mamą robiłam, bo były czasy, nie było dokup na makarony. Potem jak weszły te makarony, to było obrzydliwe, a potem już dorobili się takie technologie, że po prostu są takie normalne. Ale prawdziwy makaron, owszem, jeszcze zdarzało mi się kroić. Nie znosiłam tego jako dziecko. Tam mama mówiła, tutaj rozsyp, podsyp mąką, coś tam, wiecie. Człowiek nie znosił. Cieniutko, no? Tak, człowiek nie znosił, ale z drugiej strony to ma jakieś takie doświadczenie, którego bym wcześniej nie miał, nie? Tak mi się wydaje. Awe smoczek, awe. Teraz możesz się pochwalić, że kroiłaś. Że one tutaj kiedyś kroiłam, dokładnie. I nie było takich maszynek, umówmy się, że jak we Włoszech, nie? Tam do nie, to się ręcznie zwijało się cienkie ciasto i czu, także i potem suszyło, także nie pamiętam na przykład, czy moja mama robiła więcej suszyła, czy coś, nie pamiętam, ale co niedziela był rosół, bo tak było, raz był rosół, był kurczak z tego prodiża, tak, z prodiża, no i ten makaron. W Łodzi na Piotrkowskiej jest piekarnia i taki piec ceglany jest, chleby pszenne wyglądają jak placki. O, no ja mam z tymi chlebami, nie lubię teraz tego chleba, który jest, no generalnie on jakoś się tam wcina, bo nie ma nic innego, ale lubienia tegoż chleba nie posiadam, także tak. Byś musiała sobie sama piec? No próbowałam, tak? Kamienny był lekko. Nie mam daru chlebowego jednak, nie bardzo. Lekko kamienny był. Anna, tam zakwas od kogoś dostałam w ogóle, a bo zakwasu pewnie nie zrobiła. Dramat. No i jak smakował? Jeszcze twardy. Jeszcze twardy. No to jeszcze. Ale smakował, okay. Gotujemy. Jak trzeba będzie wrzucić kopelek, to mi powiesz. To już na końcu. Totalnie. Kurczak z prodiża, ale mu się ciepło na serduchu zrobiło. No. Ja mam jeszcze prodiżowy. Ja miałam do niedawna, ale już nie mam, ale to było inne pieczenie. Tam ciasto mam i nawet mam jeszcze tą taką, na środek się taką, tak. Taką formeczkę kładę, żeby to ciasto było ciasta to, tam, ciasta to tam może nie wychodziły faktycznie, bo to albo górę upiekło, albo dół, albo środka, nie? Ale te kurczaki, to wszystko i słuchajcie, i to nie jest tak, wiecie, no to te wszystkie fit i wege, spoko. Natomiast my wtedy też nie jedliśmy jakoś dużo mięsa, no nie, że to było raz w tygodniu, to na pewno było, nie wiem jak tam u was było, ale u nas tak, no bo mięso było na kartki, różnie bywało, no i takie były zasady niedzielne, tak, i to nie było wtedy, że niezdrowo, natomiast jak my mamy teraz dostęp do wszystkiego i faktycznie możemy pochłaniać niebotyczne ilości syfiastego mięsa, to to jest problem. Syfiastość mięsa, a nie samo mięcho. Po prostu, no jesteś tym, co jesz. Chociaż tak jak mówię, to człowiek ma tak, że to tak szkoda, że to życie, że to myśli, bo zwierzęta myślą i wszystko i w ogóle i czują. Mówię, dylematy. Trudne sprawy. Kiedyś był taki chlebek szczęścia, dzieliło się na cztery, trzy części rozdawało i to jedną się karmiło mąką cukry. A było coś takiego. To tak samo jak było takie kryształki zdrowotne, co się hodowało, albo taka kombucha też można rozdawać, nie? No ja się jeszcze nie kombuczę nie załapałam. Małgorzatka mówi, drożdżówką z prowiża miała mega przypieczoną górę i kruszonkę przypieczoną. Smoczek mówi, pamiętam te kartki, mięso nie było codziennie. No tak było. Tak było. Ale to może i zdrowo dla organizmu, nie? Tak mi się wydaje. Czasy były zdrowsze, środowisko było zdrowsze, wszystko było zdrowsze. Kiełbasa zwyczajna musiała być.
u mnie w domu. Tak? Musiała być kiełbasa, kropka. Wiecie, jak ale ci facet przyszedł, pęto wziął, kawałek chleba i poszedł dalej. Ale to do kartki to też musiała być, no było albo nie było, nie? Wiesz, jak ta moja mama ze mną miała tam coś tam z tych, mięso z kością na kiełbasę, coś, wiesz. No to, a to był dopiero, nie? Dilerka. Kombinowanie? No, dilerka. Jedna pani z tyłu przecież siedziała w mięsnym i tylko te kartki kleiła na no. A Beata mówi, ja taką kartkę to jedną jeszcze mam całą. Ja u mojej mamy ze trzy widziałam jeszcze, no. Niewykorzystane. To jest dopiero... Pamiętam jeszcze, jak były buty na kartki. Były. Buty, ja nie pamiętam, ale mój brat pamiętam. Cukier. Mąka to nie wiem, czy była na kartki. Małgorzata mówi, mięso na kartki przeżyłam, ale cukierki czekoladowe to był ogromny ból. No. No. Ale wtedy się robiło bloki. Moja mama tylko piekła murzynka, ja mam po mamusi, myślę, zdolności gotowawcze, zupy robię dobre, reszta. Moje ciasta bywają płynne, nie. Więc moja mama ze słodkich rzeczy, to pamiętacie takie wafle kwadratowe? No, Andruty. I ona robiła krem do tego i właśnie takie wafle to były. To bardzo dobre było, bardzo, bardzo, bardzo. U nas ci co chwilę, na weekend zawsze musiało być ciasto. Smoczek mówi, pamiętam te wiejskie smaczne chlebki, jeszcze trochę... Pod spodem jakby zapach tego chleba i smaczny był. Tak, tak. Beata podpowiada, że mąka też była na kartki. No ja właśnie. Wiecie co, ja jestem taki już późny PRL, mniej, trochę pamiętam, a mniej pamiętam. Pamiętam to wielkie masło solone w tych kostkach, takie wielka kostka, taka 50x50 i się szło po masło. Nie pamiętam. I ona tak ten nóż biała i tak... Ja to pamiętam tylko, to że jak słone. Się szło do tego, do rzeźnika się wtedy mówiło, nie mówiło się do mięsnego, nie. Do rzeźnika, to tam z tyłu faktycznie stał facet z siekierą i rąbał te tak, tusze. Tak, tam było tak zdrowość, na miejscu. Zdrowość była, a nie wszystko w syf, wbite. Przywozili no. Ten. Także tak było. No. A się na wspomnienia zabrał przy kapuście. Kto pamięta sklep komercyjny w Sopocie? Małgorzata mówi solone masło mniam. Tak, ja nie pamiętam. No. A w ogóle to raz mi się zdarzyło kupić soloną delmę. A kawę, jak się szło mielić do mielić sklepu. Kawę, no to tak. Jaki hałas na pół sklepu, no. 10 deko kawy, a panie sobie tam zawsze zostawiały podeczką, żeby mieć samo na swoją kawę. Każde oko przy tego, bo... No, bo była. Bo była, no. Rajtuzy się cerowało. Tak, była repasacja pończok. Jeszcze pamiętam na mojej ulicy. Smoczek mówi, na kartki było mięso, cukier, masło, mąka, wódka, fajki i coś jeszcze. No to wszystko chyba było w pewnym momencie, nie? No. Najlepiej mieli ci co nie. Bata mówi, było w papier, pakowali to masło. Tak. No wszystko w gazety. W gazety jakoś było, druk no? Był mało... Trujący. Trujący. Nikt się nie patrzał tam. No. Cieszył, że dostał. Gdyż Dorota miesza, ja znowu zagaduję, ale kroiłam dzielnie, żeby nie było. Także pokrojonym jest. Próbuję tutaj tak ładnie udusić. O, witamy Ulę. Bo ona się nie chce tak, wiesz, niech się dusi. Będzie miękka. No to jest, nie jest, to jest młoda kapusta, aczkolwiek taka młoda, już nie młoda, nie? Ale zobaczcie, godzinka i będzie obiad. No nie, u mnie nie będzie na dwa dni, ale powinien być, no. Bo teraz nie ma i wieczorem chyba. Marika pyta, w jakim wieku zaczęłyście z witchcraftem? Z witchcraftem nie zaczynałam nigdy. Zaczynałam z magią czarami, kartami tarota. I nie mówię really cool i nie mówię really cool. Z witchcraftem nie zaczynałam. Zaczynałam z czarami i z magią. Kiedy, w jakim wieku? No, bardzo wczesnym, bo moja matka niestety czarownicą, wiedźmą jest, więc uczyła, nie uczyła. Robiła, a człowiek patrzał. Ale na pewno nie był to witchcraft. No właśnie, to młodociani witchcraftowcy. Witchcraftowcy. Witaj Naziwa. Właśnie, albo wiedźmą, albo nie, nie? Urszula mówi, witam gotujące. W zasadzie to nie było wiedźmowanie. To była oczywiste, że się okaza mieszkanie, że się zna jakieś modlitwy na odprowadzanie różnych duchów, bytów, że się stawia karty, używa wahadła, stawia pasjanse, że są jakieś przepisy magiczne, wiecie, te ludowo-magiczne, typu tam trzy krople krwi do czegoś. To była taka oczywista, że to się w głowie nie mieści.
Małgorzata mówi, że bez samochodu jestem, bo bym się normalnie na Bezczelnego do was prosiła. Starczyłoby, starczyłoby. Marika mówi, że super mieć kogoś takiego w rodzinie. Super jest wychowywać się w takiej rodzinie, więc tak, polecam. Jeżeli startujemy to tak jak bardzo często synowie lekarzy są lekarzami, bo się tak wyrasta i nasiąka, ale tak samo córki wiedźm bywają wiedźmami nie dlatego, że się wyuczą, tylko dlatego, że paczają i rosną, więc fajnie mieć taką rodzinę, bardzo to pomaga i ułatwia, natomiast no, nie determinuje tego, że się jest dobrą czy złą wiedźmą, ponieważ można się naprawdę, teraz jest taki dostęp do wiedzy, że można się wyuczyć, wycudaczyć i tylko trzeba praktykować, bo jak się nie praktykuje, to co z tego, że się wie, to wtedy można książkę napisać z tej wiedzy, ale żeby robić, to trzeba robić po prostu, no, dokładnie tak. O, witaj Malgola, a my tu już na końcu. Malgola! Poczekajcie. Ja też zaczęłam stawiać karty klasyczne i się przypadkiem dowiedziałam, że moja ciotka od strony babci też kładła karty cygańskie. A czy przypadkiem? Nie ma przypadków, nie? Margola mówi, Awe, ja dopiero teraz, my z córką zapiekankę makaronową robimy, super. A my zobacz, już jesteśmy, słuchajcie, na końcu. Ja to zawsze lubię próbować ten sos, czy czegoś nie brakuje. Właśnie przed chwilą jeszcze poprawiałam. Nie, już jest dobry. To jest po prostu słodkie i dobre. To jest po prostu słodkie i dobre. Poczekajcie, zobaczymy, czy miękkie. Podłonę. Tak, bo gorące jest, to paruje. Niech może to troszeczkę ostygnie. Nie wiem, czemu widelcą, bo ja to łycham, bo to... Nie, bo ja tutaj chciałam po prostu widelec smakowania, no. Mogę ci dać łyżek, gdzie u nas miękkie. Dobre. Czego by tu jeszcze... Bo słodka jest niebotycznie. Może soli trochę. Ale solę na talerzu, bo to jeszcze może się zasolić. Tak, bo zasolić. Ja mniej soli. I ja na przykład... ale to jestem ja. Ja na przykład jeszcze dodaję śmietankę. Tak, a... Na talerzu. No nie. Małgosia pyta, bo mam takie, bo takie niekulinarne, ale ja mówiłam wam, wy nie pytajcie o kulinarne, ja się na kuchni w ogóle nie znam, ja nie wiem, co ja tu robię, zżeram kapustę po prostu. Jak długo trzymamy wrogów w pudełku? Do skończenia świata jeszcze jeden dzień dłużej. Trzeba mieć duże pudełko, co by można było dużo dorzucać i powiem wam, że już chyba jest dobra. Najlepiej takie na buty i wrzucać w pudełko od zapałek. Taka mała rada. Dobra. Jeszcze z 5 minut. Jeszcze trochę, niech się podróż, tak. Nie? Jeszcze z 5 minut i przepysznie. Beata mówi, ja też się spóźniłam, ubolewam cokrotnie. Koperek! No właśnie, słuchajcie, dzięki. Co? Koperek. Ale to za chwilkę, jak już całkiem będzie koperek. Koperek. To proszę, rzucę, proszę. Idę. Chcesz, kochana. Ej, wszystko ci zdrowa, nie maruj. Koperek. Dobrze. Koperek, ale coś tam. Pyszne jest bez koperku również. Koperek muszę. Nie, bo nie chciałam po prostu, żeby zwiędł to bardzo. No i się tak rozgotuje. O, i teraz to będzie, słuchajcie. To będzie to. To będzie to, bo będzie już zapach. No właśnie. Miszej Kaśku, Miszej Kaśku. Z intencją. Na dobrobyt, zdrowotność i szczęśliwość wszelaką. Żeby poszło wszystkie, a nie w boczki. Żeby poszło w mądrość, rozum, w boczki kapusta. Nie, raczej sraczki, przepraszam, raczej sraczki dostaniemy niż... No po tylu ziołach to no bym się nie zdziwiła, gdyby nie. Oczywiście, że zawsze po ziołach dostajemy. Po to są zioła, nie? Po to są zioła. Trochę nam tam pychota. Zrobiły revolution. Ula mówi, że ale śmietanka w kuchni to B. Ja uwielbiam. Ja bym mogła śmietankę do wszystkiego. Rzadko używam, ale jak już używam, to... Już skończę trochę. Dziewczyny, ślicznie wyglądacie. Dziękujemy. Beatka. Krzesła tak, piękne. Krzesła piękne. Krzesła czekały 10 lat na to, żeby miały gdzie stanąć. Kupione za grosze. Jak dwumetrowy stół. 20 na 1,30 m, tak? Tak. 40 chyba. Stół plus dwa fotele takie z oparciami, identyczne jak krzesła, tylko z oparciami, które stoją na szczytach i cztery krzesła czekały 10 lat, żeby mieć gdzie stanąć, bo były kupione za naprawdę tak jak jeden fotel kosztował wtedy 550, tak ja dałam
1500 za cały komplet, więc nie mogłam go nie wziąć. Jeszcze w ogóle błysk, lakier i wow. Także słuchajcie. I wygodne są. Bardzo. I przecież wysiedziane już te fotele, bo ja to tam miałam u siebie. Skóra w porządku, wszystko super. Także. Jeszcze skręcałaś go osobiście. Dziury żeśmy robili. Oczywiście, że oczyszczające. Zioła oczyszczające. O, teraz pachnie koperkiem. O, o i to jest to. Kapusta z koperkiem. Beata mówi, że śmietany nie dodaje do kapusty, a... Nie, ja po prostu sobie na talerzu dodaję. Nie, nie, absolutnie, bo, dlatego że ja jem mało rzeczy ze śmietaną, bo tak mam smakowo. Dorota lubi ze śmietaną, lubię. Dużo rzeczy. Ja nie i solimy trochę tak, mniej, bo ja mniej soli, a Dorota sobie na talerz dosala. Takie tam. Kaszubskie smaki. Kaszubskie smaki pewnie, bo śmietana, ja to mnie zawsze denerwowało, na przykład jak mama tam zabielić za coś, ja mówię, Boże, ale ja nie chcę tej śmietany. Nie lubiłam kartofli z omastą, nie lubiłam, lubiłam suche z koprem. Czasem zastanawiałam, od czego mam nadwagę, ale na pewno od nie koperku. Od kartofli, od koperku, no. Od koperku, ja mówię, Magdana. No, także... Jestem głodna, śmietana. No. Pokaż się do kamery. Pokaż się do kamery, przecież ja tu cały czas jestem. Tu. Ja muszę, wiesz, 8000 kroków. Co ja zrobiłam? Latałam ja się nie dziwię, tak, cały ogród jest doprowadzony do ładu. Ogarnęłam, a jak już padłam, to jak rudzielec. Dobra. Świetny kompromis. No! Tak jakoś, no bo no, ja w ogóle... Przecież ja nie będę zmuszała, żeby solone no, dla ja mnie. Ja bardzo mało soli, ja znowu tymi. A faktycznie, że śmietana... No talerzu dodacie śmietany, dodacie no, soli, to nie jest problem. Czyli robimy podstawę wspólnie, a potem rozjeżdżamy się po kątach. Dokładnie. Ja kocham śmietanę. Często ubijam kremówkę z łyżeczką kawy. Najlepszy deser na szybko ever. Tak jest. A Beata mówi, że ci w każdym kolorze ładnie. A czy ja powiem tak, nie lubię Doroty w ciemnym. Znaczy nie lubię. Nie moja głowa, nie? Ale i lubię w jasnym. Zresztą ciemne to jest plus 10 do paszportu, nie? Tak, 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 tak. No. Także tak. Nie, bo odświeżać niedługo, także. No. Także co, słuchajcie, nam się już kapusta dogotowuje, zrobiona. Godzinę posiedzieliśmy razem. Mam nadzieję, że też coś tam sobie upiściliście albo posiedzieliście chociaż miło z nami. Tą godzinkę. Będziemy kończyć. Będziemy szamać. Ja umieszczę jak zwykle, słuchajcie, zdjęcie na szkole, a wy umieścicie swoje dzisiejsze potrawy pod tym zdjęciem. Tak się umówmy. No i zobaczymy, co robiliście. Jakie tam, czy desery, kawy, nie wiem, co wy tam szamaliście. Nie jest nas dużo, bo 16 osób. Smoczek mówi, ja tak samo robię, a każdy może sobie na talerzu dodać. No, dokładnie. Dobra, dziewuszki i chłopaczki, jak tam jesteście. Nie będziemy nikogo terroryzować. A pewnie. Buziakuję was, idę, bo tutaj będę wyłączała. Buziakuję was, życzę wam smacznego, życzę wam miłej niedzieli. Ja, moja druga głowa i głowa kapusty w garnku. Także pa, pa, pa. Pa, 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 wszystkim. Tak patrzę, dnia. Gdzie was wyłączyć, ale tutaj chyba.